Konfederacja, wolność i niepodległość. Szczęść Boże polskiej wsi, która przecież w znacznej mierze przewędrowała do miasta i w związku z tym serca polskie na prowincji urodzone biją teraz także i w tej Wysokiej Izbie. I to bardzo pięknie, bo współodczuwamy. Współodczuwamy z wami, którzy jesteście zaorywani przez niestety władze Rzeczpospolitej Polskiej realizujące tutaj agendę eurokołchozową. Pod pretekstem robienia dobrze rolnikowi polskiemu doprowadza się do, uwaga, anihilacji polskiego rolnictwa. Statystyki są bezlitosne. Spadek nie tylko liczby tych, którzy pracują w produkcji rolno-spożywczej, ale spadek pogłowia wszystkiego i cóż, upadek powszechny, upadek także i etyczny, upadek zasad. Od kiedy wmówiono Polakowi, rolnikowi, gospodarzowi, że można zarabiać na tym, że się nie obsieje, nie odwiezie, nie zbierze, że się nie urodzi, no to postawiono świat na głowie. No i my chcielibyśmy ten świat z głowy stawiać na nogi. Niestety Zjednoczona Łże Prawica upiera się kontynuować ten zjazd po równi pochyłej od czasu do czasu, tak jak dzisiaj właśnie, urządzając Dzień Litości dla polskiego rolnika i oddając na waciki to, co wcześniej zostało wielką łapą fiskusa zagarnięte i stwarzając pozory takie wychodzenia naprzeciw i ratowania i spieszenia z pomocą w sytuacji, kiedy oczywiście cierpimy wszyscy z powodu problemów wykreowanych przez państwo. Państwo otworzyło się na oścież, na przestrzał, no i tego konsekwencje. Dziś mówimy o oleju napędowym, o zwrocie akcyzy. Brawo! Myśmy proponowali, żeby tę akcyzę wszystkim zwracać, to znaczy nie odbierać, nie kasować. Tanie paliwo, ustawa Konfederacji, czyli więcej wolności finansowej dla wszystkich. Ale dobre i to, dobra psu i mucha, nie będziemy sabotowali przecież procedowania tej ustawy. Brać, nie kwitować. Kochani rolnicy, brać, nie kwitować. Rolnicy, mam nadzieję, nie w ciemię bici, wezmą, a przecież nie zapomną, jakich Zjednoczona Łże Prawica, PiS z Solpolem oszukali. Oszukali w sposób sromotny dla siebie przede wszystkim. Obniżacie ceny dla hodowców świń, owiec, kóz i koni. Pytanie, co z lamami, co z tchórzofretkami? Czy jest tak źle, że będziemy jeść koninę zamiast, zanim przejdziemy do świerszczyny? Dziękuję, czy o to chodzi w tej polityce? Pan poseł Mirosław Suchoń w imieniu... Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, rząd PiS, czyli rząd populizmu i socjalizmu, jest mistrzem w rozwiązywaniu problemów, które sam tworzy. Pamiętamy, co się wydarzyło w pandemii. Pozamykali gospodarkę, pozamykali ludzi, pozamykali dzieci na miesiące w domach i później uruchomili w NBP-ie prasy drukarskie, wydrukowali kilkaset miliardów złotych, zarzucili nimi rynek i teraz mamy tego efekty, czyli historycznie rekordową inflację, drożyznę i powszechne zubożenie Polaków. Rząd PiS, rząd populizmu i socjalizmu, specjalizuje się w generowaniu problemów, które rozwiązuje poprzez głębsze sięganie do kieszeni Polaków. Podatek inflacyjny, dlatego że inflacja to jest w tym momencie podatek gigantyczny, prowadzący do zubożenia wszystkich Polaków. Dzisiaj natomiast rozmawiamy o może jednej z największych afer III Rzeczypospolitej, aferze nazywaną aferą zbożową, natomiast to już jest szerzej afera rolna. I wytłumaczmy Polakom, na czym ona polega. Otóż rok temu Parlament Europejski i Rada przyjęły rozporządzenie, które otworzyło granice Unii Europejskiej, granicę polsko-ukraińską. Szanowni Państwo, w Parlamencie Europejskim głosował za tym PiS, Platforma, Lewica, PSL i Polska 2050. To doprowadziło do poważnego zagrożenia polskiego sektora rolnego i bezpieczeństwa żywnościowego Polaków. My nie wiemy, co napłynęło i napływa nadal do Polski. Wiemy, że to są produkty niespełniające wyśrubowanych norm unijnych, które polskie gospodarstwa rolne muszą spełniać. To jest sytuacja nieuczciwej konkurencji i to jest sytuacja, trzeba to powiedzieć Polakom otwarcie, w której Polska
klasa polityczna poza Konfederacją postawiła interes zagraniczny, czy to interes ukraiński, czy korporacji produkujących na Ukrainie przed interesem Polski. To jest niedopuszczalne. Konfederacja nigdy by się na to nie zgodziła i teraz powtarza, że trzeba przywrócić taryfy cła na granicy, takie jak obowiązywały na gruncie umowy z 2017 roku. Wiemy, że te sprawy się w tej chwili decydują w Unii Europejskiej i apelujemy do wszystkich polskich europosłów, że jeżeli chcą rzeczywiście reprezentować interesy polskie, żeby byli za przywróceniem tych ceł ze względu na bezpieczeństwo żywnościowe Polaków i bezpieczeństwo polskiego sektora rolnego. Jeżeli chodzi o te przedziwne dzisiejsze projekty, które PiS w panice składa, czyli tutaj mamy Fundusz Ochrony Rolnictwa, no to jest oczywiście wprowadzenie nowego podatku, tym razem na 10 tysięcy polskich firm skupujących produkty rolne. Ten podatek zostanie przerzucony, będzie działał oczywiście proinflacyjnie. Konfederacja jest jedynym ugrupowaniem na polskiej scenie politycznej, które sprzeciwia się komplikowaniu podatków i wszelkim nowym obciążeniom podatkowym dla polskich podatników. Myślę, że ten fundusz będzie funkcjonował tak jak te fundusze promocji produktów rolnych, które zasadniczo służą wyjazdom, wycieczkom dla urzędników tam pozatrudnianych. Dlatego jesteśmy za odrzuceniem tego projektu w całości w pierwszym czytaniu. Bardzo dziękuję. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jak zawsze mamy problem, że socjalizm to ustrój, który bohatersko pokonuje trudności nieznane w żadnym innym ustroju. Mówi się na przykład, że rząd oszukał rolników. No ale przecież gdyby rządowi nie wolno było rolnikom niczego obiecywać, to by nie mógł rolników oszukać. Tylko dlatego, że rządowi wolno rolnikom coś tam obiecać, wbrew zasadom wolnego rynku, to potem oni czują się oszukani, no i teraz rząd próbuje to odkręcić, okłamując ich po raz drugi. Co jest przyczyną tego wszystkiego tak naprawdę? No, w tym wypadku są to, się mówi, że tutaj ziarno ukraińskie nie spełnia norm europejskich. To co jest przyczyną? Przyczyną są normy europejskie. Gdyby nie było norm europejskich, nie byłoby problemu obchodzenia norm europejskich. Najpierw się wprowadza normy, potem się mówi, że wszyscy muszą te normy spełniać, a potem pozwala się sprowadzać ziarno, które tych norm nie spełnia. No to jak ludzie mają się czuć nieoszukani? To samo jest z drogiem, z owocami, na każdym kroku, prawda? Wydajemy absurdalne przepisy o ochronie klimatu, prawda, o walce z COVID-em i coś tam, a jak to się obchodzi, no to ma korzyść z tego oczywisto, tak? No to, żeby nie miał tej korzyści, wystarczy tych przepisów nie robić. Tutaj socjalizm łamie podstawową zasadę godności człowieka, która brzmi: chcącemu nie dzieje się krzywda. Oto słyszę, jak wszyscy biadolą, że jak się pozwoli rolnikom samym budować tam silosy albo składować zboże gdzie chcą, to im się pozarywają sufity. No to jest do cholery jasnej ich sufit, ich problem. A jeżeli ktoś, jeżeli rolnik od tego zginie, no to jest to jego problem, jednego idioty mniej, prawda? Selekcja naturalna powinna obowiązywać, chyba wierzymy w Karola Darwina, jak nie to jakieś nieporozumienie. Także proszę Państwa, całą przyczyną zła jest oczywiście poprzednia ingerencja rządu, a nie jakieś tam dziwne zdarzenia, które zachodziły. I rolnicy mają prawo być wściekli, bo rolnicy nie są po to, żeby rząd im coś dawał co chwila. Przypomnijmy, że najpierw musiałem zabrać, żeby im coś dać, prawda? Więc rolnicy sobie nie życzą, żeby im zabierać i dawać. Mówimy, że rolnicy mają za drogie paliwo, ale kto powoduje te drogie paliwo? No my nakładamy akcyzę na paliwo, tak? W tej chwili Orlen został zmuszony do rezygnacji z paliwa rosyjskiego. 27 milionów dziennie dopłacamy. Kto dopłaca? Przecież nie rząd dopłaca, tylko ci rolnicy, tak? I nie tylko rolnicy, ale wszyscy do tego dopłacają. Rząd wpadł na ten genialny pomysł i rząd jest za to odpowiedzialny. Dlatego też powtarzam jeszcze raz. Zanim rząd przystąpi do jakiejś ingerencji, niech sobie pomyśli, jak za pół roku, rok, dwa czy pięć będzie musiał za to przepraszać. I proszę Państwa, nie, ponieważ to mógłbym kontynuować jeszcze tak przez dwie godziny, to ja na tym sobie pozwolę skończyć. Dziękuję za uwagę. Konfederacja, wolność i niepodległość.